Jeśli szukasz końców na PlayStation 3, Xboxa 360, to zobacz na aukcję do linku poniżej, tam znajdziesz najtańsze końsy na Allegro. Polecam. Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. Witam was, moi drodzy, FIFA 14 Ultimate Team na PlayStation 4. Dzisiaj otwieramy paczki za 200 tysięcy mon. Co powiecie na to? Zobaczcie na tą drużynę tygodnia. Wydaje mi się, że jest naprawdę niezła. Arjen Robben, Nasri i co najważniejsze, Gareth Bale na prawej pomocy. Jakbym miał pieniądze, to bym kupił Ronaldo i Bale'a. A, to by było piękne, prawda? Tak. No ale zostańmy przy rzeczywistości i może trafimy dzisiaj jednego z nich. To by było po prostu masakrycznie dobrze. Jak widzicie, troszkę inny wystrój niż zawsze i teraz już taki najprawdopodobniej będzie, ponieważ się przeprowadziłem i no, po prostu tyle mam miejsca, żeby tam... Tak ustawiony mam komputer, o tak to ujmę. Ale koniec gadania, czas otwierać paczki. Moi drodzy, otwieramy paczki, te tradycyjne 7,5 tysiąca, zobaczymy. Czy zrobię skróty, czy może całą relację, nie wiem jeszcze. Zależy to prawdopodobnie wszystko od paczek, które będą. No ale pierwsze na pewno wam pokażę także. A otwieramy za 7,5 pierwszy, zobaczymy. I uwaga. Pierwsza paczka poszła. I czy może jakiś Team of the Week się od razu zdarzy, czy nie? Nie. Antonio Carlos i Ander Herrera. No i druga paczka, kto tym razem? Trolololololo. Jacob. No dobra, El Shaarawy, daj nam coś, 7,5 tysiąca, proszę cię, proszę cię. Co prawda to jest nasza czwarta dopiero paczka, trzecia. Gibbs, Kieran Gibbs, no nieźle. Kolejne otwieranie paczek, kolejny Vidalo z Juventusu. Jestem Vidal z Juventusu. Jestem Jacob z YouTube'a. Mikel Arteta, no ale to ciągle nie jest Team of the Week. Messi, stwórz nam coś dobrego, Messi. Proszę cię. Messi. Coś czuję, że to będzie dobra paczka, aż zamknę oczy. Tak. Są takie dni po prostu czasem w Ultimate, że wiesz, że nic nie trafisz i niestety to jest chyba jeden z tych dni. Niestety. Fermalem. I proszę państwa, Falcao. Borgio Valero! Mamy informa, moi drodzy! Boom! Pięknie! Jest! Upolowaliśmy pierwszego informa Team of the Week. Borgio Valero, łysy! On był w Toccach, z tego co pamiętam. W zeszłym roku, ale moi drodzy, to jest naprawdę ładne statystyki. 83 overalla, pomocnik z Fiorentiny, Hiszpan, 70 prędkości, 83 dribblingu, 79 strzałów, 88 podań. Jest nieźle, naprawdę. I pierwszy inform jest u nas. El Shaarawy, może ty też nam dasz informa. Proszę, Pagla continues, please. Javi Garcia, to nie jest inform. Messi. I... zapada. Widzieliście? Zlał się z kartą. To się dopiero nazywa dobranie odpowiedniej fryzury. No i Falcao, może tym razem, znaczy tym razem, może znów nam da jakiegoś informa. Czujesz, co by to się okazało, jakby on z nami teraz, albo jakaś dobra karta. Ja bym otwierał chyba tylko paczki z Falcao. Rui Patricio, karta nie jest najlepsza, ale to jest naprawdę porządny zawodnik. No i ponownie, czy uda się kogoś tutaj zdobyć? Nasz amerykański przyjaciel z Red Bull, czy on nam kogoś da? Proszę państwa, 80 tysięcy do końca, Racing, nie. Ja chcę drugiego informa. I ponownie Falcao, moi drodzy, ponownie drugi raz pod rząd mi się trafił i czy uda się zdobyć informa? Falcao, proszę cię, proszę. I dobra, idziemy dalej. 7,5 tysiąca, czy uda się coś zdobyć? Czy się nie uda nic zdobyć? Uwaga! Williams, serio? Moi drodzy, dawno nie było nosepacka, no to robimy nosepack, uwaga! Uwaga, nosepack! I czy to podziała? Nosepack! Vidal! 3, 2, 1 i... Mkhitaryan! Całkiem nieźle, całkiem naprawdę jest nieźle. Nie wiem, po ile on chodzi, ale to jest naprawdę dobry zawodnik i chętnie go przetestuję. F-
Falcao, proszę, raz mi dałeś dzisiaj informa, za to dziękuję ci bardzo. Ale teraz, proszę, daj mi chociaż jedną kartę wartą więcej niż 10 tysięcy oprócz tego informa. Vidal! I Lukaku w jednej parce. Lukaku nie jest nic warty, Vidal nie wiem ile teraz jest warty, ale jest nieźle. Jest nieźle. Dwie paczki do końca. Cóż za emocje rosną, czy trafię jeszcze kogoś oprócz Vidala i Borgia Valero. Łysego, aka łysy Fernandez. To nie jest dobra paczka, niestety. Także musimy odpuścić. Jedziemy od razu do kolejnego. To nie może być zduplikowane, więc Quicksell. Reszta zabieram do klubu. No i teraz, moi drodzy, Messi. Messi, na sam koniec. Czy to będzie szczęśliwa karta, czy też nie? Messi, pokaż się. Kale. I to by było na tyle w dzisiejszym otwieraniu paczek. Jeżeli ci się podobało, to nie zapomnij kliknąć lajka i zasubskrybować. I nie zapomnij to odwiedzić właśnie fanpage'u Survivala, dzięki któremu to pack opening mógł się odbyć. To tyle, na razie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.